siatkówka zapisana w genach. Czyli twój tata Maciej Jarosz, jesteście jedyną rodziną w Polsce, która tak naprawdę sport okupuje od 60 lat. Jak się z tym czujesz? Bardzo dobrze, cieszę się i czuję taką dumę, że nasza rodzina ma takie wielkie tradycje i przede wszystkim również się cieszę, że ja mogę te tradycje kontynuować, także że jest to fajne wyróżnienie. Przywiozłeś ojcu prezent, ten, którego jemu się nie udało zdobyć. Przywiozłeś złoto z Mistrzostw Europy, czyli byłeś od niego to jedno oczko lepsze, ponieważ on miał srebro, a ty masz to złoto. Odczuwasz jakąś satysfakcję z tego? No już to było parę lat temu, aczkolwiek oczywiście wtedy bardzo się cieszyłem i sobie w domu żartowaliśmy właśnie zawsze z tatą, że no udało mi się gdzieś tam jego osiągnięcie pobić. No tak najbardziej mi się marzyło jeszcze przywieźć medal z Igrzysk Olimpijskich, co niestety się nie udało, ale może jeszcze kiedyś się uda, także zobaczymy. W młodości usiłowałeś oszukać ten kod, który masz w genach na siatkówkę. Pływanie, jak to było? No tak, rodzice zdecydowali oczywiście za moją zgodą, że będę trenował pływanie. Myślę, że to było również dobre rozwiązanie przygotowujące pod siatkówkę, bo pływanie jest sportem, który jest bardzo taki ogólnorozwojowy. Przygotowuje ciało, może dzięki temu jeszcze bez jakichś większych kontuzji ta moja kariera się odbywa. Tak, ale no nie oszukałem faktycznie i w końcu do tej siatkówki przyszedłem. A jak mija dzieciństwo znanego sportowca? Inaczej niż twoim rówieśnikom? Porównywałeś się z nimi? Czy czułeś jednak, że to jest jednak coś innego? No na pewno są plusy i minusy. Trudną sprawą, aczkolwiek do przyzwyczajenia się jest ta częstość przeprowadzek, gdzie trzeba zmieniać otoczenie, poznawać cały czas nowych ludzi, bo się zmienia klasę i to nie zawsze jest łatwe, aczkolwiek potem myślę pomaga w życiu, w nawiązywaniu kontaktów, bo w każdym środowisku gdzieś potrafiłem się później odnaleźć. A są i rzeczy przyjemne, takie jak gdzieś ma się tatę, którego drużyna wygrywa, drużyna w mieście jest popularna, rozpiera wtedy dziecko duma. No ja tak się czułem. Porozmawiajmy teraz o tej pracy zawodowej, jaką jest siatkówka, bo nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest tylko zwykłe odbijanie piłki, a kibice widzą tylko ten efekt końcowy, jakim jest mecz i to widowisko, w którym uczestniczą. Jak to jest od tej strony zawodnika i jakie są te trudy, o których kibic nie ma pojęcia? Myślę, że najtrudniejszą rzeczą takiego zawodnika, który gra w klubie i w reprezentacji, jest wyrzeczenie separacji z rodziną, bo jesteśmy naprawdę bardzo dużo poza domem, szczególnie latem i to jest trudne. Nie, myślę, że dla każdego to jest największą bolączką, ale tak to jest. No, podczas tej krótkiej kariery sportowca tak to wygląda. Często się właśnie wyjeżdża, czasem się jest samemu za granicą, tak jak byłem ja we Włoszech, ale to wszystko jest do zniesienia, bo w każdym zawodzie pewne wyrzeczenia trzeba. Co kryje siatkarska szatnia? To pytanie wielu kibiców zastanawia. To jest taka bardziej jaskinia lwów czy pokój zwierzeń? Oj, to zależy pewnie od zespołu, jakie są charaktery w drużynie i czasem w takiej szatni są zawodnicy, którzy siedzą długo po treningu, długo rozmawiają, tak jak można to powiedzieć, pokój zwierzeń, a czasem jest to drużyna, gdzie po prostu kończy się trening, wszyscy traktują to bardzo typowo zawodowo, kończą trening i wracają do domu tak jak najszybciej tylko mogą, tak jakby wracali z pracy i to zależy od zespołu. Niedawno zostałeś ojcem. Nie boisz się właśnie tego, o czym mówiłeś wcześniej, że nie będziesz widział gdzieś tego dziecka, będzie gdzieś okres reprezentacyjny i to wychowanie i gdzieś tam obserwowanie swojego dziecka gdzieś ci umknie? Czy na pewno tego się troszeczkę boję, ale zobaczymy, co przyniesie życie, bo nic też nie jest powiedziane, że ja będę zawodnikiem reprezentacji w tym roku. Oczywiście chciałbym bardzo, ale to jest sport, różne są decyzje trenera, mam nadzieję przede wszystkim, że będę zdrowy, tak jak teraz jestem i będę mógł być w reprezentacji, jeśli mnie trener powoła.
A czy Kuba Jarosz ma czas na to, żeby być ojcem? Czy wystarczająca jest ta ilość czasu, którą masz? Oczywiście, no od tego obowiązku już nie ucieknę, tak? Jestem ojcem, nawet jak jest troszeczkę rzadziej jestem w domu, czy muszę wyjechać, to na pewno nie przestanę być ojcem, więc z tego czasu czasem jest trochę za mało, ale wystarczająco, żeby się nacieszyć. Kibice i kultura kibicowska w Gdańsku, czy masz jakąś taką opinię o tutejszej publiczności? Nie mówię tutaj o klubie kibica, który jest jakąś tam mniejszą częścią, ale o tych, którzy przychodzą na wasze mecze. Masz porównanie z innymi miastami w Polsce, z innymi ligami. Czy jesteś zadowolony z tego, jak to wygląda w naszym mieście? Tak, jestem zadowolony. Bardzo się cieszę, że kibice przychodzą na nasze mecze i bardzo im za to dziękuję. Bardzo miło jest, kiedy przychodzą kibice i nas dopingują. Nie zawsze dajemy im prezenty w postaci wygranych spotkań, ale mam nadzieję, że teraz będzie tych spotkań wygranych jak najwięcej. No i mam nadzieję, że nadal kibice będą przychodzić. No właśnie, ta druga runda zaczęła się dla was trochę podobnie jak poprzednia. Szereg zwycięstw i zaczyna się dołek. Czy to się powtórzy, czy jakoś wyrwiecie się z tego i będzie pozytywnie? Myślę, że ta druga runda zaczęła się lepiej niż pierwsza, bo właśnie mieliśmy przynajmniej tą serię zwycięstw, a porażkę póki co mamy jedną. No, mam nadzieję, że od razu przełamiemy tą porażkę, przepleciemy ją od razu zwycięstwem w Radomiu za dwa dni. A z mistrzem nie boicie się pojedynku z Resowią? Na razie gramy z Radomiem, także małymi kroczkami stawiamy te nasze cele i póki co na tym się koncentruję, ale na pewno nie boimy się grać przeciwko mistrzowi Polsce. Jeszcze jedno takie pytanie. Czy zgadzasz się z zarzutem, że piłka siatkowa nie jest dla mężczyzn? Nie sądzę. Uważam się za 100% mężczyznę, a gram w siatkówkę, także obalam ten mit.